Jezusa w Starym Testamencie. Kontynuujemy ten temat. Dzisiaj jest 13 wykład w tym temacie. I tak jak zaczęliśmy tydzień temu, znaczy nie zaczęliśmy, ale tydzień temu mówiliśmy o tym fragmencie z Izajasza 9:5, o tym proroctwie, które Bóg dał w Starym Testamencie 700 lat zanim Jezus przyszedł. Piękne proroctwo, które mówi o tym, że dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. I na ostatnich dwóch wykładach mówiliśmy o tym, co to znaczy, że on jest cudownym doradcą, Bogiem mocnym. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy krótko sobie powiedzieli na temat tego, co to znaczy, że on jest Ojcem odwiecznym. Pomódlmy się. Panie, dziękuję Ci za to, że mogę być tutaj w tym miejscu. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś pośród nas. Dziękujemy Ci za Twoją obecność. I dziękujemy Ci za Twoje słowo. Za to, że to słowo jest dla nas otwarte i możemy je poznawać, możemy studiować. Proszę Cię teraz, abyś błogosławił ten czas, to rozważanie tego słowa. Przemawiaj do nas, Panie. O to Cię proszę w Twoim świętym imieniu. Amen. Jezus jest Bogiem odwiecznym. Co za niesamowite słowa. On jest jedno z Ojcem. Jest od wieczności przeszłej do wieczności przyszłej, bo jest odwieczny. On nie ma ani początku, ani końca. Przyszedł jako dziecko, ale przyszedł po to, żeby objawić nam Ojca, tego, kim jest Ojciec. I oczywiście to nie znaczy, że Jezus i Ojciec to jest jedna osoba Trójcy, w tym sensie, że Trójca to jest tak naprawdę Dwójca, bo Jezus i Ojciec to jest jedno i to samo. Nie. Jezus jest Synem, Bóg Ojciec jest Ojcem, ale to oznacza tutaj to, że On jest Ojcem odwiecznym, że jest wieczny, jest Stworzyciel i On przyszedł, aby objawić nam swojego Ojca. Wiecie, to jest ciekawe, bo gdy tak myślałem o naszych ziemskich ojcach, oni odchodzą w pewnych momentach, na różnych etapach naszego życia. Ja niestety miałem taką trudną sytuację, że mój ojciec odszedł, gdy ja byłem jeszcze młodym chłopakiem. Ale wiecie, że odwieczny Ojciec nigdy Cię nie opuści. On jest na wieki z Tobą. Jezus przyszedł, aby objawić nam tego Ojca. Jana 10:30 mówi nam, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jana 14:9 mówi, że kto mnie widział, widział Ojca. Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Jezus objawił nam Ojca. Właśnie taki jest. I jak czytam Ewangelię Jana, 14 rozdział, to jest, tam znajdujemy takie piękne słowa, które mówią nam o tym, kim jest Jezus. Jana 14, od 11 wersetu. Tam jest powiedziane tak. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali, odtąd go nie znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie. Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli byłoby nie tak, to dla samych uczynków wierzcie. Wow, co za piękne słowa. Jezus, który mówi, niech się nie trwoży wasze serce, nie bójcie się, nie żyjcie w lęku, nie trwóżcie się, bo ja idę przygotować wam miejsce i potem przyjdę, zabiorę was do siebie. Mało tego, może w swoim życiu nie wiesz, dokąd idziesz, nie wiesz, gdzie się droga prowadzi, ale jak długo będziesz szedł za mną, to dojdziesz, bo ja jestem drogą. Ja jestem tą drogą. I tak naprawdę
to, czego się uczymy i to, o czym mówimy też na tych wykładach, bo chcemy poznawać Jezusa. Bo kto poznał Jezusa, poznał Ojca. Możemy poznać Boga przez to, co Jezus powiedział. Tak jak właśnie tu z Jana 1,18 jest powiedziane, że Boga nikt nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Wow. On przyszedł po to, aby objawić nam Ojca. I niestety jest tak, że wiele ludzi, wiele osób ma bardzo taki niewłaściwy, zły obraz Boga, tego, kim jest Bóg, bo nie znają Jezusa. I myślą o Bogu w taki sposób, który jest zupełnie nijak się ma do tego, kim naprawdę jest Bóg. Wiele osób myśli o tym, że Bóg jest taki jak policjant. Taki jak policjant, który obserwuje, patrzy i czeka tylko na to, że przekroczymy gdzieś jakąś linię, przekroczymy prawo po to, żeby nas zatrzymać i wlepić nam mandat. I żeby nas ukarać za to, co zrobiliśmy. Wiele osób żyje w ten sposób, myśląc o Bogu, że jest takim policjantem i żyją w nieustannym strachu. Nie wiesz, jeżeli jedziesz samochodem i nagle widzisz policyjny samochód za tobą, że jedzie za tobą, to nagle zupełnie inaczej zaczynasz jechać. Po prostu, jak jest 40 na godzinę, to jedziesz 30. Bo się tak boisz, że a nóż coś tego i mnie przyłapią. I tak wygląda życie ludzi, którzy myślą o Bogu i mają obraz Boga jako takiego, który jest takim policjantem. Albo inni z kolei myślą, że jest takim surowym sędzią, że Bóg to jest taki surowy sędzia, który za chwileczkę przyjdzie i nam przywali taką karę, że po prostu nam się nie pozbieramy. I myśląc tak w ten sposób o Bogu, wiemy, że daliśmy ciała, że nie jesteśmy doskonali, że upadamy. I z tego powodu boimy się przyjść do Boga. Bo myślimy, no wiem, jak przyjdę do Niego, a On jest surowym sędzią, to wymierz mi taką karę, że się nie pozbieram. I to powoduje, że ludzie nie chcą się zbliżyć do Boga, nie chcą Go poznać, bo boją się. Bo myślą, o, On jest takim surowym sędzią. Inni z kolei myślą o Bogu, że jest takim bardzo wymagającym szefem, który po prostu nic tylko oczekuje, że będę pracował, będę działał, bo tak naprawdę muszę zapracować na jego przychylność. Muszę zapracować na to, żeby móc stanąć przed nim, żeby on powiedział, no Maćku, podwyżka albo nagroda, bo dobrze się starałeś, dobrze pracowałeś. Nie? I przychodzisz do Boga na podstawie swoich własnych uczynków. Ale Bóg taki jest. Jest takim człowiekiem, znaczy takim Bogiem, który jest takim surowym pracodawcą, który oczekuje, że tylko nieustannie będziesz dla Niego pracować i pracować i pracować i nawet nie możesz wolnego sobie wziąć. Bo przecież ktoś musi wykonywać tę pracę. Ale wiecie, wiele osób myśli o Bogu jako o takim nieobecnym Ojcu. Czytają Biblię, może słyszeli, że Bóg jest Ojcem, nawet Jezus uczył nas modlitwy, to mówi, tak się módlcie, Ojcze nasz, no to skoro Bóg jest naszym Ojcem, ale On jest takim nieobecnym Ojcem. Może jest, ale nie ma Go przy mnie, gdy Go potrzebuję. I bardzo często taki obraz Boga ludzie mają z powodu tego, że mają niewłaściwy obraz swoich ziemskich ojców. Ojców, których może nie było, pozostawił rodzinę i poszedł swoją drogę. I wychowałeś, czy wychowałeś się bez ojca? A może był, ale nigdy nie miał czasu. Zawsze był zajęty. Zawsze był niedostępny dla ciebie. A może nigdy nie powiedział ci, że cię kocha? Bo przecież to nie wypada. A może tak strasznie starasz mu się przypodobać, ale nigdy wystarczająco dobry nie jesteś dla niego. Jak wiele osób ma taki obraz Boga i tak myśli o Bogu. Ale piękne jest to, że Jezus, gdy przyszedł, On przyszedł, aby objawić nam Ojca. On przyszedł, aby pokazać nam, jaki jest Bóg. I to jest ciekawe, że
Jezus całym swoim życiem pokazywał nam to, jaki jest charakter Boga, jaki jest Bóg, jak my możemy na Niego patrzeć, że On tak naprawdę jest naszym Ojcem, ale jest takim oddanym Ojcem. Ojcem, który się troszczy, który zaopatruje, który chroni, który naucza, który kocha. A nie taki nieobecny. Mało tego, gdy Jezus odszedł z tego świata, posłał Ducha Świętego, Ducha Świętego, który nam mówi o tym i uczy nas tego, jaki jest Bóg, jaki jest nasz Ojciec. I możemy przeczytać Rzymian 8, od 14 do 17 wersetu, gdzie jest powiedziane, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi. A współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Wow. Bóg jest takim oddanym Ojcem. Czy zdajesz sobie sprawę, że On jest Twoim Ojcem? Ja pamiętam, muszę Wam powiedzieć, gdy brałem swojego pierwszego syna na ręce, to było już prawie 30, niecałe 30 lat temu. Wreszcie on już jest większy ode mnie. Ale pamiętam, że gdy wziąłem go na ręce, po prostu łzy pojawiły się w moich oczach. Bo ja wychowując się nie wiedziałem, co to znaczy mieć ojca. Kim jest dobry ojciec, kochający ojciec. I tak mówię, modlę się, Boże, jak ja mogę być dla niego takim właśnie kochającym ojcem, takim oddanym ojcem, takim, który będzie objawiał Ciebie. Pamiętam to. To takie, jak Bóg mi tak powiedział wtedy, takie, poczułem taką myśl, w którym Bóg mówi, Maciek, widzisz to uczucie? Czujesz to? Ja tak myślę o Tobie. Bo jestem kochającym, oddanym Ojcem, który chce się troszczyć, który jest dla Ciebie. Ha. Wiecie, ja tak pomyślałem, ten fragment Rzymian 8, 14 do 17, jak on pięknie nam mówi o tym, co to znaczy, że On jest Ojcem. Jezus całe swoje życie nam pokazywał to, bo nam objawił, kim jest Bóg, ale tutaj, zobaczcie, po pierwsze, On tutaj mówi nam, że Bóg uczynił nas częścią swojej rodziny. Należysz do Bożej rodziny. Tutaj w 8:15 nie wzięliście ducha niewoli, ale ducha synostwa. Wow, pomyśl. Gdyby tylko było tak, że Bóg uwolnił nas, wybawił nas z niewoli grzechu, i wziął takich uwolnionych z niewoli grzechu, postawił nas w niebie. To już byłoby super. O, bo już nie jesteśmy niewolnikami grzechu, jesteśmy wolnymi ludźmi i żyjemy na wieki w niebie. Super by było. Albo gdyby na przykład z obywateli ziemskich uczynił nas obywatelami nieba. Tak jak Biblia mówi, że jesteśmy obywatelami nieba. Super. Albo gdyby po prostu tylko wziął i skoro przygotowuje nam miejsce, to żebyśmy byli nazwani Jego sąsiadami. Jesteśmy nie tylko obywatelami nieba, ale sąsiadami Boga. Też byłoby super. Ale Bóg zrobił coś o wiele więcej. Coś o wiele więcej. Bo On zdecydował, że nie tylko nas zbawi, ale też przyjmie do swojej rodziny. Staniemy się Jego dziećmi. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? Że Bóg postanowił przyjąć Cię do swojej rodziny. On spojrzał na Ciebie i powiedział, chcę, żebyś był, czy była w mojej rodzinie, moim dzieckiem. Ja pamiętam to, kiedyś już opowiadałem tę historię, ale kiedyś czytałem o synie, adoptowanym synie Ronalda Reagana, prezydenta Stanów Zjednoczonych. I kiedyś jeden z dziennikarzy zapytał go, jak to jest być adoptowanym synem? Nie takim biologicznym, ale adoptowanym. Nie? Myśląc, że poczuje się gorzej, bo jest adoptowany. On popatrzył tak na niego i mówi, wiesz co, ja jestem synem, którego moi rodzice wybrali. Oni mnie wybrali, abym był ich dzieckiem. Jak ja pomyślę o tym, że Bóg wybrał Cię i sprawił to, że my możemy dzisiaj, byliśmy niewolnikami grzechu, byliśmy dziećmi
które były w niewoli grzechu, w niewoli po prostu tego wszystkiego, co ten świat ze sobą niesie, ale staliśmy się dziećmi Bożymi, bo On to uczynił. Wow. Mało tego, tutaj czytamy też, że Bóg jest, jako Ojciec, jest dla nas dostępny. To jest powiedziane, wołamy do Niego Abba Ojcze. Możesz przyjść do Niego i mówić, Abba Ojcze, tatusiu. Ci, jak się modliliśmy tutaj przed nabożeństwem. Natalia się tak pięknie modliła, mówiąc, tatusiu, tatusiu, po prostu, tato. Po prostu, to jest niesamowite. Zdajesz sobie sprawę, że możesz przyjść do Boga, odwiecznego, wiekuistnego Boga i powiedzieć do Niego, tato, tatusiu, ojcze. To jest tak niesamowite. Ja tak lubię taki obraz. Nie wiem, czy mówię o normalnych rodzinach. Wreszcie sobie dziecko, które bawi się gdzieś tam w piaskownicy, na podwórku, jest cały umorzony, ale nagle widzi tatę, który wraca z pracy. To dziecko potrafi rzucić wszystko, co ma, w czym się bawi, biegnie do swojego tata, o, tata, tata, i biegnie i rzuca mu się na szyję. Tylko pamiętajcie, takie dziecko, które się bawi w takim, na podwórku, w piaskownicy, na ogół jest umorusane dosyć mocno. I czy myślisz, że taki ojciec, który kocha taki tata, który widzi takie dziecko, które do niego biegnie, to bierze go za głowę, hola, 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 hola. Najpierw idź prysznic wziąć, zmień ubrania, wyperfumuj się, uporządkuj się, wszystko i dopiero wtedy będziesz mógł i przytulić się do mnie? No nie. Kochający ojciec bierze to dziecko na ramiona bez względu na to. Ktoś mi kiedyś powiedział, że po czym poznać szczęśliwego ojca? Po plamach na jego ubraniu. Bo on wie, że to dziecko biegnie do niego, bo go kocha. Ale wiecie, co jest ciekawe? Jakże często my, mając niewłaściwy obraz Boga, myślimy, że On nie jest naszym Abba, ojcem, takim tatusiem, takim, który nas kocha, ale jest kimś, do kogo, żebyśmy my mogli przyjść, to najpierw musimy się ogarnąć, najpierw musimy wszystko wysprzątać, zanim do Niego przyjdziemy. I to jest właśnie życie w takim myśleniu, że Bóg jest jakimś srogim strażnikiem, policjantem, sędzią, jakimś nieobecnym ojcem, a On jest kochającym ojcem. Który tak, są też momenty, w których uczy nas takiej bojaźni pańskiej i uczy nas tego, jak być posłusznymi dziećmi. Zwłaszcza Hebrajczyków 12, od 5 do 11, to jest piękny werset. Ja ciekawy jestem, kiedy pastor Roger do niego dojdzie, może już za rok, do tego fragmentu, do 12 rozdziału. Ale tam jest ciekawe, bo tam bardzo często jest mówione o tym, że On jest tym, który nas karci, ojcem, który nas karci. W ogóle tam 8 razy jest użyte słowo karanie. Wow. Czyli oznacza, że to jest ojciec, który też nas dyscyplinuje. Dlaczego? Bo nie chce, żebyśmy spoufalali się z tym, co święte. Żebyśmy mieli szacunek do Bożych rzeczy. Wow. To słowo, karanie, to jest greckie słowo paideo, które oznacza wychowywać, uczyć, poprawiać. Dlaczego? Bo On chce Twojego dobra. I On czasami musi Cię poprawić, bo widzi, w którym kierunku idzie, że to nie jest właściwa droga. Ale robi to, bo Ciebie kocha. Kocha. I bez względu na to, co się dzieje w Twoim życiu, to jest piękne, że możesz z Nim rozmawiać. Możesz przyjść do Niego. On nie jest gdzieś oddalony od Ciebie. On wie, On słyszy, może do Niego przyjść w każdej chwili, z każdą sytuacją, bo On mówi, wołaj do mnie, przyjdź do mnie. Tak jak nawet w Rzymian 8, od 26 jest powiedziane, że podobnie Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiem bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch Święty wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Wow! Nawet czasami brakuje nam słów o to, żeby wyrazić słowami to, co czujemy, to, z czym chcemy przyjść do Boga, ale to Duch Święty wtedy wspiera Cię w tych modlitwach, bo On chce, żebyś przychodził do Niego, żebyś mówił do Niego, żebyś wylewał przed Nim swoje serce, bo jest kochającym Ojcem, który kocha zaopatrywać. Tutaj w 17 wersecie jest powiedziane właśnie, że jesteśmy wspólnotą
współdziedzicami. Skoro jesteśmy dziedzicami Bożymi, to jeszcze współdziedzicami Chrystusa. I to jest ciekawe, bo ja tak pomyślałem, to, że Biblia mówi nam cały czas tutaj, chociażby w tym fragmencie, że jesteśmy synami Bożymi, to nie jest jakiś przejaw seksizmu, że bo co z kobietami, co z córkami, że tylko synowie. Nie. Wiecie, że w tamtych czasach dziedzictwo przekazywane było synom. I to synowie troszczyli się o pozostałą część rodziny. I tutaj w tym wersecie ja to widzę przynajmniej w ten sposób, że skoro Bóg mówi tu, że jesteśmy synami, to oznacza, że to dziedzictwo, które należy się, które jest Jego, jest także nasze, bo jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. On chce nas błogosławić tym, co jest w Nim. Pamiętacie syna marnotrawnego, który wracał do swojego ojca i ojciec rzuca mu się na szyję, wita go, ale ten drugi syn, brat tego marnotrawnego, był zły, był niezadowolony z tego, co się dzieje. I ojciec mówi do niego takie ciekawe słowa. Mówi, synu, przecież ty jesteś moim synem. Wszystko, co moje, jest twoje. To jest twoje. Synu, to ty uczyniłeś siebie sługą, a tak naprawdę jesteś moim synem. Wiecie, jakie to jest istotne? Bo gdy nie mamy właściwego obrazu Boga, który jest ojcem, to zaczynamy mieć relację z Bogiem na podstawie, tak jako relację sługa-pan. A Bóg mówi, ja jestem twoim ojcem. Jesteś moim dzieckiem. Właśnie dlatego potrzebujemy zrozumieć, co to znaczy, że Bóg jest naszym ojcem. To dziecię, które się narodziło, ono przyszło na świat też po to, żeby objawić nam swojego Ojca i pokazać nam, kim jest Bóg. I gdy Jezus umierał na krzyżu, zasłona w świątyni została rozdarta. I to jest nieprawdopodobne, że dzisiaj my tak duchowo mamy dostęp do Boga Ojca, do tego, do którego w Starym Testamencie, z którego mówimy teraz cały czas, ludzie mieli utrudniony dostęp. Tylko arcykapłan raz w roku mógł wejść poza zasłonę. My dzisiaj możemy przyjść do Boga, bo On jest naszym Ojcem. I możemy zawołać do Niego, tato, potrzebuję Ciebie. Dlatego w Mateusza 11, 28-29 Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Przyjdź do Niego. Zrozum to, że Bóg, On mówi o sobie, jestem twoim ojcem. Wszyscy ci, którzy narodzili się z ducha, są dziećmi Bożymi. Ci, którzy narodzili się z ducha. Zresztą tydzień temu pastor Roger mówił. Czasami niektórzy mówią, o, wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Nie. Ci, którzy narodzili się z ducha, są dziećmi Bożymi. Należy do Jego rodziny. On jest twoim ojcem. Amen.